Nie wiem, co tu się dzieje dalej. Jakiś alarm odnośnie tej kuny. Może zmieniła miejsce. Zaraz zobaczymy, może uda mi się jeszcze coś nagrać. Tu widziałem dzięcioła, uciekał. Dzięcioł. A to, co się odzywa, to nie wiem. Słyszycie? Zaraz tam podejdę od drugiej strony. Coś rannego. A to tu jest gniazdko. Dzięciołki. Ona pewnie tu wróci i będzie chciała je zjeść. A dzięcioła dużego, nie, małego chyba gniazdo, nie wiem. Widziałem, że dzięcioł tu stąd odleciał, bo ona się tu nie dostała. Jak one tak będą krzyczeć, to ona wróci tu. Ja jeszcze się rozejrzę po okolicy, może ją przegonię bardziej, bo ją trochę przegnałem stąd. No, to jest drzewo dalej. O, one krzyczą. No jeszcze raz zobaczymy gniazdko. Słychać, jak się odzywają młode dzięciołki. Dobrze, idziemy stąd, nie będziemy im tu przeszkadzać, ale obawiam się, że jak one tak będą krzyczały, to ją zwabią tutaj. A ona się tutaj do tej dziupki przecież dostanie. No nic, jeszcze tutaj powaruję troszeczkę, pokręcę się. Może uda mi się ją przepłoszyć na dobre i mam nadzieję, że tu już nie wróci po te pisklaczki. Ale tamto ze trzy gniazda opierniczyło. No wiem, że sikorki, te młode to zjadała, to sikorki chyba, co tam na filmie wam pokazywałem. No dobra. Pokręcimy się tu jeszcze po okolicy. Nie będziemy tutaj przeszkadzać. Niech się chowają. Oby wyleciały całe i zdrowe.